Cześć i czołem, moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek serii recenzje. Będzie to już odcinek 19. I dzisiaj trzy produkty, tak jak zawsze w każdym odcinku. I dzisiaj trzy produkty, tak się trafiło, z Lovely. I co to będzie? Będzie rozświetlacz Lovely, bronzer z Lovely, czyli czekoladka. I druga czekoladka, czyli puder ryżowy. Dzisiaj Wam opowiem o tych produktach, jak się u mnie sprawdzają i czy warto je kupić, czy nie. Zaczynamy. Zacznę może od tego rozświetlacza. To jest rozświetlacz, ja mam złoty, jest jeszcze srebrny. I to jest rozświetlacz do twarzy o ciepłym odcieniu. Rzeczywiście, odcień jest bardzo ciepły. Efekt jest naprawdę naturalny, taki Wam powiem. Zapachu jakiegoś nie mam. Ale powiem Wam, że mam jeszcze ten rozświetlacz z L'Oreal i on jest bardziej w takim odcieniu zimnym. Wygląda zupełnie inaczej, jak nałożę go na twarz, jak ten. Ten jest bardzo ciepły, bardzo ładnie to wygląda, bardzo naturalnie, delikatnie jednocześnie. To nie jest taki, wiecie, efekt taki mocny, tylko taki delikatny, taki błysk po prostu. Naprawdę jestem mega zadowolona, że go kupiłam i powiem szczerze, że mogę go polecić. Jestem ciekawa, jak się sprawdza ten... Nie wiem, jakieś hałasy. Jak się sprawdza ten srebrny? Jeżeli używałyście, dajcie znać. Ja akurat z tego złotego jestem zadowolona. Chociaż tak naprawdę ja Wam powiem, że ja nie używam zbyt często rozświetlacza. Bardziej na jakieś takie większe wyjścia, jakieś imprezy. Na co dzień niekoniecznie. I tutaj jest naklejka, że to był najlepszy produkt. Wybór konsumentów 2016 roku. Brązowy medal zdobył ten rozświetlacz. Także jeżeli to jest oczywiście prawda, to super. Więc tak, ja jestem z niego naprawdę zadowolona, a kupiłam go tak, szczerze Wam powiem, z czystej ciekawości, bo tak każdy go zachwalał, że jest taki super, super, no i rzeczywiście jest. Także ja Wam ten rozświetlacz jak najbardziej polecam. Dalej mamy dwie czekoladki, zacznę może od tej białej, której już prawie nie ma. To jest puder ryżowy przeznaczony do każdego typu cery. Utrwala makijaż, zapewniając matowy efekt na wiele godzin. Wygładza i nawilża skórę twarzy, zmniejsza widoczność porów. Testowany dermatologicznie. I tutaj oczywiście piękna biała czekoladka, której już nie ma, bo tutaj już w środku się pojawiło dno. Czyli oznacza to, że bardzo dużo go używam. Przede wszystkim bardzo ładne jest opakowanie. Naprawdę mi się bardzo podoba, zresztą kobiety lubią takie rzeczy. Pachnie czekoladą, rzeczywiście. I ogólnie tak, to jest puder, który ma nam zmatowić skórę, jak i utrwalić makijaż. Rzeczywiście tak działa. Ja ogólnie sama w sobie lubię pudry ryżowe. Właśnie zazwyczaj miałam sypkę. Chyba tylko raz. Nie, pudry sypkę wolę, ale... Bo jak zaczęłam używać tą czekoladkę, to stwierdziłam, że ten puder też jest świetny. On bardzo dobrze utrwala makijaż każdy, twarz jest zmatowiona. Tutaj jeżeli chodzi o to wygładzenie i nawilżenie skóry, to tak nie do końca w to wierzę za bardzo, no bo jak puder może nawilżyć skórę? Nie wiem. Ale ogólnie tak, no naprawdę wszystko to, co ma za zadanie ten puder, czyli zmatowienie i utrwalenie makijażu, co jest najważniejsze według mnie, żeby ten makijaż był utrwalony na wiele godzin, to się sprawdza. Dlatego już tutaj, jak widzicie, jest dno pokazane, jak będę w Polsce sobie kupię. I powiem Wam szczerze, że ostatnio widziałam też właśnie gdzieś na internecie, że wyszły nowe pudry z tej serii. Wyszedł bananowy i jeszcze jakiś. Powiem Wam. I jestem mega ciekawa, jak się sprawdzą. Ale ogólnie czekoladkę białą też Wam jak najbardziej polecam. Ogólnie powiem Wam szczerze, że marka Lovely, ja mam kilka kosmetyków z tej marki i powiem Wam, że jestem mega, mega zadowolona z każdego, bo naprawdę jest super i się sprawdza i to jest najważniejsze. A cena też nie jest jakoś bardzo duża i dlatego ja żałuję, że tutaj nie ma właśnie Lovely. I ostatnia czekoladka to jest... Bronzer, inaczej po prostu, brązowa czekoladka. Ja mam akurat tutaj dark chocolate, ale wiem, że jest jeszcze milk chocolate. I tu jest matte face bronzer. I co my tu mamy? Czekoladowy, matowy puder brązujący do twarzy i ciała z ekstraktem z nasion kakao. Zapewnia efekt naturalnej opalenizny, pielęgnuje skórę twarzy i maskuje niedoskonałości. Bardzo drobno zmikronizowane pigmenty gwarantują komfortową i równomierną aplikację.
Formuła zawiera nano kakao o działaniu głęboko relaksującym, które w połączeniu z przyjemnym czekoladowym zapachem sprawia, że stosowanie tego pudru jest czystą przyjemnością. No i rzeczywiście, ładnie pachnie ten puder. Takim właśnie czekoladą i naprawdę przyjemnie się go używa. I teraz powiem Wam tak, ogólnie nie wiedziałam, że to jest też do ciała bronzer. Ja go ogólnie jakoś tak na twarz nie stosuję, tylko po prostu używam jako bronzer, ale do czego dążę? Do tego, że wcześniej nie używałam bronzerów, miałam jeden, dwa, bo jeszcze paletka. Miałam rimmel z... rimmel. Bronzer z Rimmela, który nie do końca się u mnie sprawdził, bo był strasznie jasny i naprawdę musiałam go dużo nałożyć, żeby było widać jakiś efekt. Więc to już mnie tak od niego odrzucało i ja bardziej na co dzień stosowałam właśnie róż. No i się dowiedziałam, że są te właśnie piękne czekoladki, więc będąc w Polsce oczywiście stwierdziłam, że kupię sobie na próbę. I powiem Wam, że w pierwszym momencie, kiedy używam ten puder, ja zaczęłam od tamtego momentu używać go codziennie. Mój makijaż wygląda teraz dużo lepiej, jak ja tak, wiecie, pamiętam jak kiedyś tylko te różowe poliki miałam. Tym pudrem pracuje się bardzo dobrze, naprawdę on jest świetny. Daje efekt bardzo ładny. Akurat ja mam tutaj, tak jak mówię, dark chocolate, wiem, że jest jeszcze milk chocolate. Daje bardzo ładny efekt, bardzo ładnie wygląda na twarzy, jeżeli chodzi o te zakrywanie niedoskonałości, tego tutaj tego niekoniecznie rozumiem, ale to nie o to w tym chodzi jak dla mnie. I od tamtej pory, tak jak mówię, stosuję go codziennie, bo naprawdę stosowanie tego bronzera sprawia mi ogromną przyjemność. I przynajmniej, wiecie, ja nałożę go mało i już to widać, a nie tak jak w przypadku tego rimmel, który był no jasnym tym... jasnym tym bronzerem, to naprawdę musiałam nałożyć go nie wiadomo ile, a efekt i tak był taki minimalny tylko. W przypadku tego bronzera tego nie ma, także ja Wam serdecznie polecam. Ogólnie, jeżeli nie używałyście kosmetyków z Lovely, polecam, idźcie do Rossmana, do drogerii, sprawdźcie. Ja naprawdę bardzo żałuję, że u mnie tych kosmetyków nie ma. Ale te wszystkie, czyli dwie czekoladki, które są cudowne, oraz rozświetlacz. A w zależności jaki chcecie, czy chcecie ten złoty, czy ten srebrny. Ja mam złoty, jestem mega zadowolona. On nie daje takiego, tak jak mówiłam, efektu sztucznego, tylko bardziej taki delikatny połysk, także i naturalny, także ja jestem super zadowolona. Wszystkie te produkty mogę Wam polecić z ręką na sercu. Są godne swojej uwagi i godne swojej ceny. I to by było na tyle, moi drodzy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie i dajcie mi znać, czy używałyście tych produktów. Wiem, że masa ludzi używa produkty z Lovely, zwłaszcza czekoladki, także dajcie mi znać. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w następnym filmie. Do usłyszenia. Pa, pa!